Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawi plan 25-lecia między Rosją a niepodległą Ukrainą. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałem podzielić się jedną dobrą wiadomością, to jest już ostatni referat i będzie przerwa, więc proszę jeszcze tylko o 20 minut cierpliwości, a wzorem kolegi Mękiszaka, który uznał, że najważniejsze rzeczy trzeba mówić na początku, to ja powiem 3 punkty, a dopiero potem je rozwinę. Natomiast te 3 pierwsze punkty to są do pewnego stopnia konkluzje referatu, które będzie podkreślony takiej analizie stosunków ukraińsko-rosyjskich, ale z akcentem na stosunki społeczne, na konsekwencje rozpadu ZSRR dla stosunków nie tylko między Ukrainą a Rosją, ale także między Ukraińcami i Rosjanami. A więc jakie to są tezy? Że rozpad ZSRR pozwolił dokończyć ukraiński proces narodowotwórczy. Bo on w pewnej części Ukrainy był oczywiście moim zdaniem absolutnie ukończony mniej więcej około roku 1918-19, mam na myśli Ukrainę Zachodnią, Galicję. Ukraińska tożsamość była silna i pomimo represji Holodomoru i intensywnej sowietyzacji pozostała dość silna na Ukrainie. Zazwyczaj to się ją nazywa Ukrainą Centralną czy Ukrainą Środkową, ale tak naprawdę to jest i Wołyń, ten zachodni, który był przed wojną w Polsce, i Wołyń Wschodni. To jest Podole, to jest Kijowszczyzna, ale to są też ziemie historycznej Małorosji. I to jest ten, czyli obecnie obwody kijowski, czernichowski, przepraszam, połtawski i sumski. Czyli to jest to takie jądro, centrum Ukrainy, które też miało silną tożsamość narodową. Natomiast obrzeża, czyli ziemie kolonizowane przez Imperium Rosyjskie w wieku XVIII i XIX, gdzie oczywiście ukraińskojęzycznych chłopów było najwięcej, ale były też liczni przedstawiciele innych grup narodowościowych i oprócz tego no, z powodu innych odmiennych tradycji, a także rozwoju przemysłu, no, ta tożsamość ukraińska była znacząco słabsza. No więc tam, czyli na Ukrainie Wschodniej i Południowej, tak naprawdę dopiero okres niepodległości pozwolił ukończyć te procesy narodowotwórcze. Takim momentem, który to jasno wskazał, mam na myśli zwłaszcza tożsamość ukraińską dla młodego pokolenia, to jest agresja Rosji na Ukrainę, okupacja Krymu i Donbasu w 2014 roku. W związku z tym, innymi słowy, rozpad ZSRR i powstanie niezależnej Ukrainy to przypieczętowało klęskę projektu narodu, który czasem się nazywa rosyjskim narodem imperialnym. W wersji XIX-wiecznej on często miał taką formę, która w języku rosyjskim brzmi obsieruski narod, czy obsieruska nacja, czyli ogólnoruski. To jest idea, która zakładała, że Rosjanami są wszyscy Słowianie Wschodni. I tak naprawdę Rosjanie dzielą się na takie 3 podgrupy, Wielkorusini, Małorusini, Ukraińcy i Białorusini. Oczywiście ten projekt został oficjalnie pogrzebany wraz ze zwycięstwem bolszewików, natomiast nie mamy danych, które by pozwoliły stwierdzić, czy faktycznie pewnego rodzaju idea, że ukraińskość to nie jest coś, co się przeciwstawia rosyjskości, nie trwała dalej. Dlaczego nie mamy takich danych empirycznych, które pozwoliłyby to stwierdzić? Ano dlatego, że bolszewicy, Sowieci od lat 20. po prostu nie uwzględniali kategorii Małorusin, Małorosjanin w spisach ludności przeprowadzanych. W związku z tym wszyscy poprzedni Małorosjanie, Małorusini zostali zaliczeni do Ukraińców, chociaż dla niektórych była to tylko ukraińskość bardzo, bardzo podobna. I oczywiście i druga klęska drugiego projektu narodowego, którą przyniósł i przypieczętował rozpad Związku Sowieckiego, to jest klęska projektu narodu sowieckiego. Czyli to jest znowu projekt, który był intensywnie promowany od lat 50. i 60. i który zakładał, że tak naprawdę wszyscy obywatele Związku Sowieckiego tworzą pewnego rodzaju
nowy, no to w nowomowie to się nazywało nowy typ wspólnoty, ale de facto chodziło o to, że otworzą jeden naród polityczny. Czyli naród tak naprawdę to, co w polskiej tradycji istnieje, bo naród w polskiej tradycji to przede wszystkim jest naród kulturowo-polityczny. I oczywiście ten naród sowiecki składałby się z takich różnych grup kulturowo-etnograficznych, jak Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. No i to też nie wyszło. Kiedy patrzy się na sondaże opinii publicznej ukraińskie, które były zrobione nie teraz, ale w 91 roku, to zwłaszcza jesienią 91 roku, to bardzo wyraźnie widać, jak mocny był wówczas komponent i niechęć do rosyjskiej historii, do rosyjskiej tradycji i do związków z Rosją. Drugi punkt, czy druga teza, to jest taka, że po 91 roku klęska tych obu rosyjskich projektów narodowych i zakończone z powodzeniem przypieczętowanie ukraińskiego procesu narodowo-twórczego było częściowo możliwe dzięki temu, czy wskutek tego, że stosunki Rosjan i Ukraińców, a także Rosji i Ukrainy systematycznie się pogarszały. Tutaj była dużo poprzedni prelegenci mówili o pewnych sprawach konfliktowych. Ja do tego jeszcze wrócę, ale na początku zaznaczę, że to było tak, że tak naprawdę stosunki stawały się napięte wraz z oddaleniem od momentu początkowego, czyli od 91 roku. No oczywiście momentem, który był absolutnie zwrotnym, przełomowym, to był rok 2000, to jest koniec 2013 roku, czyli to jest Majdan, ta bunt przeciwko prezydentowi, który naruszał konstytucję, no i który potem był odpowiedzialny za mordę na Majdanie, okupacja Krymu i Donbasu. A trzecia teza to jest taka, że tak naprawdę bez demokratyzacji Rosji to te stosunki pozostaną złe. Ja nie wiem, czy będą lepsze z Rosją demokratyczną, natomiast wiem, że z Rosją niedemokratyczną, autorytarną, putinowską te stosunki na pewno pozostaną złe. Teraz, proszę Państwa, wróćmy do roku 91. Odbyły się wtedy dwa referenda. Rosjanie bardzo często, czy w rosyjskim dyskursie, wspomina się wyniki pierwszego referendum. To jest takie referendum, było referendum przeprowadzone na większości obszarów, na większości terytorium Związku Sowieckiego, także w Ukrainie, na Ukrainie. I 17 marca 91 roku i zgodnie z wynikami tego referendum 70% Ukraińców chciało pozostawienia Związku Sowieckiego jako państwa. Jest to czasem interpretowane jako wyraz tego, że gdyby nie zła nomenklatura ukraińska, czy źli narodowcy, to prawdopodobnie Ukraińcy pozostaliby takim młodszym albo bratem, czy przynajmniej bratem Rosjan i struktura sowiecka w jakiejś zreformowanej formie mogłaby trwać. Natomiast nie wspomina się o tym, że władze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej dodały do tego referendum jeszcze jedno pytanie. Bo pytanie, czy chcą Państwo pozostawienia dalszego trwania Związku Sowieckiego, to pytanie było ogólnozwiązkowe. Natomiast na Ukrainie było jeszcze dodatkowe pytanie, czy popierają Państwo ideę, aby stosunki Ukrainy, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej z resztą Republik Sowieckich opierały się na zasadach deklaracji o suwerenności z 1990 roku. I kiedy się cofniemy do tej deklaracji suwerenności, która mówiła o tym, że ustawodawstwo republikańskie ma priorytet nad związkowym, no to jest wtedy jasne, że tak naprawdę to w zaawalowanej formie to ostatnie pytanie należałoby interpretować, czy są Państwo za tym, aby Związek Sowiecki przestał istnieć i na miejsce Związku Sowieckiego została stworzona jakaś konfederacyjna struktura. Dlatego, że nie może być państwa sprawnie funkcjonującego, czy w zasadzie w ogóle nie może być państwa, gdzie prawo lokalne ma priorytet nad prawem ogólnym. I na to drugie pytanie, dodatkowe, okazało się, że 80% Ukraińców też odpowiedziało pozytywnie. A dalej było zorganizowane jeszcze jedno referendum w trzech obwodach galicyjskich, tarnopolskim, stanisławowskim, czy iwano-frankowskim i lwowskim. I tam pytanie było wprost postawione, czy są Państwo za niepodległością Ukrainy. Wyszło, że 80 parę procent Ukraińców, przynajmniej w tych trzech obwodach, jest za niepodległością.
Drugie referendum odbyło się 1 grudnia 1991 roku. No, mieliśmy niedawno 25. rocznicę i ono potwierdziło deklarację niepodległości Ukrainy przyjętą przez Radę Werchowną 24 sierpnia 1991 roku z przytłaczającą większością 90%. Przy czym 55% za padło także na Krymie. Aczkolwiek Krym był najsłabszym ogniwem, a w obwodach, które no, należą do Ukrainy Wschodniej i Południowej, poziom poparcia oscylował wokół 75%. Dlaczego ja o tych wynikach wspominam? Dlatego, że one bardzo jasno sugerowały, że Ukraina nie chce uczestniczyć, Ukraińcy nie chcą z różnych powodów uczestniczyć w projektach integracyjnych, które były promowane przez Moskwę. Czy to w formie federacji, czy to w formie konfederacji, czy to jeszcze w jakiejś formie bilateralnych organizacji integracyjnych, czy multilateralnych. Ten problem stanowił jeden z głównych następnie problemów stosunków w ogóle już niepodległego państwa ukraińskiego z Rosją. Dlatego, że niechęć Ukrainy do uczestnictwa w promowanych przez Moskwę postsowieckich strukturach integracyjnych, a jednocześnie zadeklarowana wola zwiększenia związków z Unią Europejską, czy później wręcz z NATO, a także deklaracje o chęci dołączenia do Unii Europejskiej, które padały już od końca lat 90., można było spodziewać się, że one prędzej czy później spotkają się nie tylko z polityczną i znaczy nie tylko z ekonomiczną, ale też z polityczną kontrakcją Rosji. I te kontrakcje były. Ja tutaj nie chcę szczegółowo wchodzić, ale mogę powiedzieć, że tak naprawdę między Ukrainą a Rosją trwał cały czas spór o zakres suwerenności Ukrainy. No, to jest to, co już dzisiaj mówił dyrektor Eberhardt, Marek Menkiszak i Witold Rotkiewicz. To był spór o zakres suwerenności. Innymi słowy, spór o to, czy Ukraina ma prawo podejmować decyzje dotyczące jej polityki zagranicznej samodzielnie, czy też powinna je uzgadniać z Moskwą, dlatego że należy do, powiedzmy, strefy tradycyjnych zainteresowań czy uprzywilejowanych interesów Rosji. Te wyniki referendów, które wspomniałem, mocno wskazywały też, że tożsamość ukraińska jednak była znacząco silniejsza niż zazwyczaj rosyjskie elity sądziły. I to nie jest tak, że to był taki, bym powiedział, nawet wręcz dysonans poznawczy, dlatego że Rosjanie bardzo długo mieli problemy ze zrozumieniem nie tylko tego, że Ukraińcy żyją w innym państwie, ale tak naprawdę, że oni mają inną tradycję kulturową, inną tradycję historyczną, inną mentalność. I to w rozmowach z Rosjanami, które ja na przykład osobiście wielokrotnie prowadziłem na tematy ukraińskie przed Majdanem i jeszcze przed 2014 roku bardzo często wychodziło. Ukraina, która rozpoczęła proces takiej pełzającej derusyfikacji, deimperializacji czy derusyfikacji, ten proces spotykał się z coraz większymi protestami Rosji. Oczywiście one były szczególnie intensywne po 2000 roku. Bo czym była ta pełzająca derusyfikacja? To było uznanie języka ukraińskiego za jedyny język urzędowy. To znaczy, chociaż po rosyjsku mówiła, jako językiem codziennym mówiła większość ukraińskich elit, no przynajmniej na pewno 25 lat temu, a i podejrzewam, że nadal tak jest, to jednak język ukraiński został uznany za jedyny język urzędowy, co oczywiście wymuszało nie tylko nauczenie się tego języka, płynne opanowanie, ale też wymuszało odpowiednie zmiany w systemie edukacyjnym. Jak wielką rolę to pełniło, można sobie uzmysłowić, porównując sytuację na Ukrainie z sytuacją na Białorusi, gdzie po referendum z 1995 roku przywrócono rosyjski jako język urzędowy na równi z białoruskim i to oznaczało, że białoruski tak naprawdę jest językiem na Białorusi absolutnie marginalnym, niszowym, używanym głównie przez opozycyjną inteligencję i może trochę młodzieży. Natomiast na Ukrainie widać, że
Widać, że ukraiński jest z języka codziennego mieszkańców wsi i powiedziałbym zachodniej Ukrainy. Po 20 paru latach niepodległości stał się też językiem powszechnie rozumianym, ale też używanym w życiu codziennym przez prawie połowę na przykład mieszkańców Kijowa. Na ulicy panuje jeszcze rosyjski, natomiast w domach według danych statystycznych Kijowianie mniej więcej w połowie już rozmawiają po ukraińsku. To jest efekt także tego, że Ukraińcy przez 25 lat żyją w intensywnej ukraińskojęzycznej przestrzeni medialnej. I oczywiście to był też spór rosyjsko-ukraiński o historię. Ta wizja historii Ukrainy, która była promowana i która była nauczana w ukraińskich szkołach, jest nauczana. Oczywiście ma, tak jak cała ukraińska historiografia, pewien komponent antypolski, czy odbierany jako antypolski. Natomiast to jest głównym takim innym, głównym w niektórych interpretacjach wrogiem, natomiast przede wszystkim głównym innym, to jednak była Rosja. To jest jedna rzecz. Druga to był stosunek do Związku Sowieckiego, który Ukraińców tak naprawdę w dużej mierze jednoczył z uwagi na ogromną tragedię, czy zbrodnie raczej Hołodomoru, sztucznego głodu wywołanego przez władze sowieckie. Natomiast Rosjanie zazwyczaj w jakiś sposób jednak uznają Związek Sowiecki za swoje własne państwo i w jakiś sposób się identyfikują z tym okresem państwowości rosyjskiej. W związku z tym no, na tym tle powstawały systematyczne napięcia, ale one najbardziej się przejawiały za czasów prezydentury Juszczenki, kiedy ukraińska dyplomacja rozpoczęła kampanię uznania Hołodomoru za ludobójstwo przez inne państwa świata, a Rosjanie próbowali temu przeszkodzić. Powstawały też coraz bardziej narastałe problemy ekonomiczne, zwłaszcza spory gazowe. Między Rosją a Ukrainą istnieje spór terytorialny i to nie jest tylko kwestia Krymu, ale taki spór na znacząco mniejszą, czy nieporównanie mniejszą skalę ujawnił się już w 2003 roku. To był spór o taką małą wysepkę Tuzłę, leżącą między Krymem a krajem krasnodarskim w Rosji. No i wreszcie wojna, która znacząco zmieniła w ogóle stosunek Ukraińców do Rosjan, a także Rosjan do Ukraińców. Ja widzę, że mówię już ponad 15 minut, więc za chwilę przejdę do socjologii, do pewnych danych statystycznych, które mam nadzieję potwierdzą tezy, które głoszę. I dodałbym jeszcze, że jest jedna ważna rzecz, o której się prawie w Polsce nie pamięta albo prawie nie zauważa, ale ustanie Związku Sowieckiego, czy ustanie istnienia Związku Sowieckiego oznaczało też, że pojawiły się granice i nie było wspólnej armii, nie było przemieszczania, migracji ludności na taką skalę, jak to było w czasach sowieckich, a w związku z tym odsetek małżeństw ukraińsko-rosyjskich znacząco się zmniejszył. To my nie mamy tutaj, przynajmniej ja nie znam, próbowałem znaleźć dokładnych statystyk, natomiast z obserwacji można powiedzieć, że znacząca część ludności Ukrainy Wschodniej czy Południowej ma, powiedziałbym, etnicznie czy kulturowo mieszane pochodzenie i wtedy w czasach sowieckich bardzo często zwyciężała tożsamość ta mocniejsza, czyli rosyjska. Po 91 roku to tak naprawdę ustało. W związku z tym to też w jakiś sposób wpływa na postrzeganie się wzajemne obu narodów. Mało tego, liczna mniejszość rosyjska mieszkająca na Ukrainie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, mogła zmienić swoją tożsamość na ukraińską. I ja akurat takie przypadki znam. Wreszcie przestała istnieć wspólna przestrzeń medialna. I to nie jest kwestia roku 2014, kiedy rosyjskie programy, transmisja rosyjskich programów, kanałów telewizyjnych została zabroniona na Ukrainie, ale to jest tak naprawdę takie pełzające wypychanie programów rosyjskich przez, tutaj dyrektor Eberhard użył słowa content, no właśnie to jest takie to ładne słowo, przez ukraiński, wewnątrz ukraiński content medialny. No w związku z tym to wszystko, o czym opowiadam,
a także pojawienie się niezależnej od Moskwy cerkwi, do której, jak teraz się okazuje, według badań należy większość Ukraińców, to wszystko w naturalny sposób zmniejszało więzi obu narodów i sprawiało, że one stawały się wobec siebie coraz bardziej cudze. No i oczywiście tym przełomem był Majdan, który przez władze rosyjskie, przez reżim rosyjski był bardzo mocno krytykowany. Znaczy, temu towarzyszyła ogromna kampania propagandowa, skierowana nie tylko przeciwko Majdanowi, ale w ogóle przeciwko samej idei ukraińskiej, narodowej, która była przedstawiona jako, była wówczas w rosyjskich mediach, tych popularnych, jako efekt pewnego rodzaju separatyzmu, a czasem wręcz separatyzmu wygenerowanego przez Polaków albo przez Polaków i Niemców. No, rozpoczęła się wojna i wojna znacząco zmieniła także to, co Ukraińcy myślą o Rosjanach i co Rosjanie myślą o Ukraińcach. I teraz ja tutaj mam takie dane. Na przykład okazuje się, że mniej więcej do roku 2000, właśnie do okresu Majdanu, około 80% Ukraińców zapytanych, jaki mają stosunek do Rosji, odpowiadało przyjazny czy zasadniczo przyjazny. Obecnie, według tych samych danych, taki stosunek deklaruje jedynie 40%. Ale i tak te dane, które były robione przez dwa renomowane ośrodki, Kijowski Instytut Badań Socjologicznych, Międzynarodowy Kijowski Instytut Socjologiczny i Centrum Lewady, dla mnie nie są do końca przekonujące, dlatego że są inne dane, gdzie było postawione pytanie nie tylko o stosunek do Rosji, ale o stosunek do różnych narodów. I co wyszło z tych danych? One są robione przez Amerykanów, przez American Enterprise Institute, ale oczywiście przez ukraińskie służby socjologiczne. I z tych danych wychodzi, że mniej więcej o 60% Ukraińców ma do Rosji stosunek wrogi, a przyjazny, no to w zależności od tego, czy to był rok 2014, 15 czy 16, od 5 do 7%. To jest jednak kardynalna zmiana. Jeśli 60% Ukraińców uważa sąsiada za wroga, a za przyjaciela maksimum 7%. Co ciekawe, pytano wówczas też o stosunek do Polaków. I wyszło tak, o ile stosunek Ukraińców... Do Polski, nie Polaków. Tak, przepraszam, do Polski. Do Polski. Do Polski. Pytano też o stosunek do Polski i wyszło, że z tych samych danych, że tak naprawdę Polska i Rosja mogą się zamienić miejscami, bo wrogi stosunek do Polski zadeklarowało 5% Ukraińców, natomiast przyjazny 60%. Przy czym znowu to jest jakby mało związane może z tematem mojego wystąpienia, ale z tych danych wyszedł też bardzo interesujący podział geograficzny, bo wychodzi na to, że tam, gdzie tożsamość ukraińska jest najsilniejsza, tam też stosunek do Polaków jest najlepszy. Natomiast im słabsza jest tożsamość ukraińska, im przyjaźniejszy stosunek do Rosji, to tym też tam się pojawia też niechęć do Polaków. A żeby być konkretnym, na Ukrainie Zachodniej pozytywny stosunek do Polaków to było 70%. Na Ukrainie Środkowej 50%, a już na Ukrainie Wschodniej i Południowej jedynie około 30%. Drugie badanie, które chciałem zacytować, to jest badanie, gdzie dawano pytanie, czy Ukraina i Rosja powinny pozostać niezależnymi państwami, czy też powinny połączyć się w jedno państwo. I tutaj wychodzi z tych danych, że 90% w tym momencie Ukraińców uważa, że ponad 90%, że Ukraina i Rosja powinny pozostać niezależnymi państwami. Natomiast odsetek tych, którzy by chcieli się połączyć, jest marginalny. To jest parę procent. Co ciekawe, też odsetek Rosjan, którzy by chcieli się połączyć z Ukraińcami, wynosi według najnowszych danych, czyli 2016 roku, 8%. To jest naprawdę, bym powiedział, znaczące osiągnięcie Władimira Putina, że poprzez wojnę z Ukrainą tak mocno zradykalizował nastroje i tak mocno zmniejszył atrakcyjność ideologiczną Rosji.
Gdyby były jakieś pytania, to jestem gotów odpowiedzieć w kuluarach, bo tutaj teraz chyba nie będzie miejsca. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, że ci z Państwa, którzy dobrze posługują się językiem rosyjskim i potrafią wyszukać ciekawe rzeczy na przykład na YouTubie, ja radziłbym posłuchać takiego pół Ukraińca, pół Rosjanina pochodzącego z Doniecka, który jest kierowcą tirów, ale też jednocześnie śpiewa, bo jest z wykształcenia basem operowym. I Wadim Dubowski, on stał się bardzo popularny, jego piosenki były masowo słuchane 2 lata temu. I jest jego parafraza bardzo znanej pieśni Proszczanie Sławianki, czyli Pożegnanie Sławianki, mającej też również polski odpowiednik. Rozszumiały się wierzby płaczące. Rozszumiały się wierzby płaczące. To jest czas, że to znaczy, to jest oznaka, że pora na przerwę. I jest to tak naprawdę jeden wielki manifest niechęci do Rosji jako kraju niewolników, jako kraju, który czci pół cara, pół Berię, czyli Putina, który jest odpowiedzialny za gułag, za 39 rok, co ciekawe, a wszystko zaczyna się stwierdzeniem, nigdy nie byliśmy braćmi. To jest człowiek z Doniecka, jak sam mówi, matkę ma Rosjankę. To pokazuje po prostu, jak silny tektoniczny wstrząs nastąpił w ostatnich 3 latach. Dziękuję bardzo.